velokids.pl. Dzień dobry. Otrzymujemy od Państwa różne pytania dotyczące produktów znajdujących się w ofercie naszego sklepu, sklepu velokids.pl. Dziś krótkim opisem, sprawnym, postaramy się odpowiedzieć na niektóre z nich. Co to będzie? Będzie to Highway Kick 1 z limitowanej kolekcji Gold marki Scoot&Ride. Jest to jeździk hulajnoga w jednym. W pudełku znajduje się kierownica, platforma z trzema kołami, tylne koło wyposażone w hamulec, z przodu pad bezpieczeństwa oraz pod spodem blokada skrętu. I oczywiście jeszcze miejsce, gdzie umieszczamy tę sprytną część, która pozwala nam przeistoczyć w produkt z jeździka w hulajnogę i z powrotem. I tutaj wspomniana trzecia magiczna część. A zatem przejdźmy do montażu. A montaż odbywa się od początku do końca bez użycia jakichkolwiek narzędzi. A zatem platforma gotowa. Czas umieścić w niej tę magiczną część, o której wspomniałem. Co wystarczy zrobić? Wciskamy z dwóch stron blokadę, żeby ją oczywiście zwolnić. I do końca, do momentu, aż usłyszymy taki charakterystyczny dźwięk, takie kliknięcie, wtedy mamy pewność, że to jest na swoim miejscu i nic się z tym złego nie stanie. Następnie kierownica i hulajnoga gotowa. Wspomniałem, że jest to produkt 2 w 1, czyli jeździk i hulajnoga. Jak zrobić z tego jeździk? Bardzo szybko i bardzo prosto. Spójrzcie. Z przodu mamy tak zwany szybko zamykacz. Odbezpieczamy. Bierzemy tę część. Przekręcamy w lewą stronę. Zamykamy. Zabezpieczamy, żeby nic się z tym złego nie stało. Wyciągamy kierownicę, używając do tego, jak wcześniej, guzika, który odbezpiecza nam tę część i następnie montujemy ją z przodu. I jeździk gotowy. Kilka informacji dotyczących samego jeździka. Wysokość podestu od 22,5 cm do 29. Oczywiście ta wysokość jest regulowana, tak jak widzieliście przed momentem, w tym miejscu. Mamy do dyspozycji 3 różne wysokości. Waga dziecka maksymalnie 20 kg. A następnie, jeśli dziecko już wyrośnie z jeździka, wtedy wracamy do tego, co już widzieliście, czyli do hulajnogi. Jak to się odbywa? Spójrzcie, jeszcze raz. Odbezpieczamy, szybko zamykacz, wracamy. Delikatnie trzeba unieść podest, aby zwolnić blokadę. Wtedy zdecydowanie ułatwia nam to powrót tego siedziska do tej pozycji. Montujemy kierownicę i hulajnoga gotowa. Tutaj w tym przypadku również mamy do dyspozycji 3 poziomy, jeśli chodzi o kierownicę, nawet do 64 cm. Wzrost dziecka do 118, zaś waga dziecka już w przypadku hulajnogi to aż 50 kg, więc takie urządzenie może służyć jednemu dziecku nawet przez 4 lata. Manewrowanie, kierowanie tą hulajnogą, jeździkiem odbywa się przez balans dziecka, tak? W jedną, w drugą stronę. Jeżeli obawiamy się na początku, czy dziecko da radę, to zanim dojdzie do tej wprawy, to wystarczy włączyć blokadę skrętu. Blokada skrętu znajduje się w tym miejscu. Wystarczy to wcisnąć i wtedy skręt jest zablokowany. Gdy już dziecko poczuje się pewniej, wy oczywiście najlepiej będziecie wiedzieć kiedy, wtedy wystarczy to odbezpieczyć i ponownie korzystać z możliwości skrętu. I jeszcze jedna część, a mianowicie safety pad, czyli pad bezpieczeństwa.
Jest to jedyna tak naprawdę regulowana część, do ustawienia której należy użyć klucza Imbusa, który oczywiście jest zawarty w zestawie. A do czego jest ten pad? Spójrzcie. W chwili, gdy dziecko nagle natrafia na przeszkodę, która unieruchamia hulajnogę, ten pad odbije nam hulajnogę w drugim kierunku i zapobiegnie sytuacji wypadnięcia dziecka przez kierownicę. Dzięki bardzo za uwagę. Jeśli uważacie, że taka forma informacji dotycząca różnych produktów jest trafna, poprosimy o taką informację zwrotną. Jeśli natomiast macie inne pomysły, które mogłyby usprawnić otrzymywanie informacji dotyczących produktów z naszej oferty, też poprosimy o kilka słów w tym temacie. Na ten moment dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o link do produktu, jakim jest Highway Kick 1, czyli jeździk hulajnoga marki Scooter Ride, w tym przypadku z limitowanej kolekcji Gold, to znajdziecie go w opisie. Dzięki bardzo, cześć.